Problem polega na tym, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniła się baza pożytkowa pszczół w Polsce i nie tylko w Polsce, na świecie. Weszła chemia. Ja jeszcze pamiętam, gdy byłem taki, że w kartoflach było żółto i wyśmiewano się, że zanim baba dojdzie do końca kartofliska, to za jej tylnią częścią ciała już kartofle zaczynają na żółto kwitnąć. Teraz tego nie ma, kartofle są zielone. To samo, proszę Państwa, było w zbożach. Nie powiem, że było niebiesko, ale było niebieskawo. Haber była bławatek. Prawie w każdej wsi siana była gryka. Teraz gryki są gdzieniegdzie, nawet w dużych, powiedzmy, enklawach, ale myślę, że tutaj koło Mińska to chyba nie ma żadnej gryki. No. Dalej, proszę Państwa, drogi, zwłaszcza dworskie, były wysadzone lipami. Przyszły samochody, trzeba było drogi poszerzyć. Lipy poszły pod piłę. W rezultacie została nam matka ziemia i trawa. Bo jeszcze na dobitek łąki, które były trzykośne czy trójkośne, nie, odwrotnie, były dwukośne, przepraszam, teraz są trzy razy koszone, to zanim łąka zakwitnie, to już jej nie ma. I krótko mówiąc, baza pożytkowa to nie dotyczy tylko Polski, to dotyczy co najmniej Europy, ale myślę, że połowy świata. Zresztą w Chinach jest chyba jeszcze gorzej niż u nas. Baza pożytkowa zmniejszyła się radykalnie. Z tego wynika prosty wniosek, proszę Państwa, że wielu pszczelarzy zrezygnowało, bo mówią, że pszczoły są nieopłacalne. No i proszę Państwa, czy jest już ogłaszany stan klęski? Nie, proszę Państwa. Stanu klęski nie ma powodu ogłaszać. Mianowicie dlatego, że to rolnictwo takie czy inne, które nam się podoba czy się nie podoba, dało nam inną propozycję. Przed wojną było bardzo mało sadów takich zawodowych w Polsce. Teraz są. No tu macie Sinołękę. Ja pamiętam, że w czasach socjalizmu byłem zapraszany do Sinołęki i tam powiedzmy 20-30 uli przywoziłem na zapylanie jabłoni. Dalej, proszę Państwa, nowością jest, można powiedzieć, że zupełnie nowością są rzepaki. I rzepaki, gdybym namalował mapkę Polski, możemy sobie wyobrazić, to tak idą od Szczecina z kosem, prawda, Mazury Poznańskie, powoli dochodzi to do Polski centralnej, coraz większy jest areał rzepaków. Ale rzepaki kwitną wcześniej, a sady jeszcze wcześniej. I teraz pytanie takie, czy my umiemy z tego mieć miód towarowy? I z góry Państwu brzydko powiem, może ktoś ma, że na ogół to nie mamy z tego miodu towarowego. Dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że pszczoły nasze się nie rozwinęły. Gdybyśmy sobie przyjęli taką, zaraz, żeby było widać, to ja będę w górnej części tablicy rysował, tutaj. I to jest, proszę Państwa, kwestia czasu, oś czasu. Czyli możemy sobie tutaj napisać, tam powiedzmy, nie wiem, pierwszy, powiedzmy, marca niech będzie, pierwszy kwietnia, pierwszy maja i tak dalej, pierwszy czerwca, lipca, to gdybyśmy napisali sobie tutaj, ile mamy miodu, przybytek dzienny czy coś takiego z kilograma, czyli powiedzmy kilogram miodu na dobę, niech będzie ten kolor, to proszę Państwa, kiedyś przed tak zwaną wojną czy zaraz po wojnie, gdy było to, co powiedziałem, ognicha, chabry, gryka, lipka, to główny wziątek, proszę Państwa, zaczynał się w zasadzie koło Jana. Jak tu mamy 1 czerwca, tu lipca,
czyli na Jana, stawiano nadstawki. 24 czerwca. Taki był obyczaj starych pszczelarzy. Tych, którzy przeważnie mieli jakie ule? Warszawskie. I to był bardzo dobry ul, zwłaszcza w pewnych warunkach. Czyli proszę Państwa, tutaj powiedzmy mogły być zbiory, jeżeli sobie no tak napiszemy dla śmiechu, 4 czy tutaj 1, 2, 3, 4 kilogramów na dobę, nie? To tutaj proszę Państwa się zaczynała zabawa. I to trwało przez lipiec, czasem dalej, a wcześniej nie było. Natomiast co jest teraz? Czyli to są te czarne, symbol taki, prawda, że tu była górka, pojanie pszczoły przynosiły. Natomiast, proszę Państwa, teraz to w zasadzie zabawa się kończy przed Janem, bo rzepak kiedy zakwita? 1 maja, 10 maja, prawda, rzadko 15 maja, nie? Maj, gdzie my mamy tutaj? Czyli proszę Państwa, no gdzieś na początku maja sobie zrobimy górkę, że tutaj jest jakiś rzepak. No on może dać nawet dużo, nawet do 3 kg. Tu jest górka. Wcześniej co byłyby? Gdzieś koło 20, 25 kwietnia zakwitają sady. No to tutaj też będzie mała góreczka, czyli mamy tu raz rzepak, a tu jeszcze będą powiedzmy wcześniej sady. A dla przykładu Państwu powiem, że od Bydgoskiego w stronę Szczecińskiego to w zasadzie oni mają tylko rzepaki. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o panu Andrukowiczu, jeżeli nie przekręcam nazwiska. Słyszeliście takie nazwisko? Nie. To był człowiek, Polak z Sybira, który wrócił z Syberii i on tak troszkę po kozachsku, Kazachowie to nie Kazacy, to są Kirgizi, prowadzi ule i on po prostu robił tak, że dzielił pszczoły po rzepaku, bo to był koniec, dla niego koniec rzepaku to był koniec sezonu. Takie miał trudne warunki. Dzielił na 2-3 rodziny, potem na jesieni ich zestawiał według, że tak powiem, swego uznania, czyli 2 duże albo 3 mniejsze. O matki się nie martwił, bo to były takie korpusowe już ule. Zestawiał razem, proszę Państwa, po to, żeby na wiosnę mieć super silne rodziny. I on te rodziny miał. I on z rzepaku brał po kilkadziesiąt kilo. I po zakończeniu zabawy z rzepakiem miał sezon zakończony. Czyli patrzcie Państwo kiedy. W maju u niego było po sezonie. Ale to był chyba jedyny facet wtedy, to było lat temu może 40 albo więcej, to był jedyny człowiek w tamtej okolicy, który miał miód towarowy z rzepaku. Czyli można. Pytanie jak? Więc nad tym się zastanowimy dzisiaj. No i proszę Państwa, na pociechę to ja Państwu jeszcze podam, że gdzieś w okolicy, no tutaj w warszawskim, jest sporo akacji. No to akacja, umówmy się, że zakwita około 1 czerwca. Raz wcześniej, raz troszkę później, ale mniej więcej wtedy zakwita. I proszę Państwa, równolegle w lasach, ale to u nas jest niedużo, w olsztyńskim więcej, jest malina. I malina już kwitnie dłużej niż akacja. I powiedzmy, z nektarowaniem też jest ciekawiej. A poza tym to praktycznie biorąc jest już niewiele. Czyli krótko mówiąc, jak gdybyśmy jeszcze tutaj sobie dodali akację koło rzepaku, to proszę zauważyć, że to jest blok dzisiejszy, to jest dziś, a to było kiedyś. Co to znaczy, proszę Państwa, że te dwa bloki się wykluczają. Dziś jest zupełnie inaczej niż było kiedyś. No i w związku z tym pytanie, czy chcemy mieć miód, czy nie chcemy mieć miodu? No każdy powie, że chce. A teraz jak go ugryźć? No to też jest pytanie, jak? To ja Państwu powiem coś takiego, co brzmi jak, powiedzmy, bajka, ale jest prawdą. Mianowicie w książce, tam w tym pierwszym numerze, jak pan chce, to niech pan znajdzie i poda ludziom. Zaraz na pierwszej stronie chyba, w książce pod tytułem Pszczelarstwo, wydanie z roku 75, no strony to już nie pamiętam,
jest przedstawiony następujący przykład. To, co w pszczelarstwie jest zacytowane, to miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, ale podobne doświadczenia przeprowadzili Rosjanie i inni ludzie na świecie. Chodzi o proporcje. Jakie są związki między ilością pszczół w ulu, a wynikami miodu? I przykład tam jest, proszę Państwa, następujący. Ja go namaluję na tablicy, że na jednym toczku na początku sezonu ustawiono, nie wiem, 10, 20, trzeba by do książki zajrzeć, to nieważne, rodzin jednokilogramowych, czyli jeden kilogram pszczół, proszę Państwa, i na tym samym toczku ustawiono drugą serię rodzin, nie wiem, 10, 20, nieważne, 3-kilogramowych. 3 kilogramy pszczół. I proszę Państwa, te rodziny jednokilogramowe dały po sezonie 7 kilo miodu. To ja teraz się pytam Państwa, ile te dały? Zgadujcie. 3 razy tyle. Kto inaczej? 6-krotnie. To pan jest dobry. Najlepszy pszczelarz, widzicie? Tutaj. Czyli 7 razy 6. O, dobrze, że jest kobieta na sali, bo bym zapomniał. No. Czyli widzicie Państwo, jest pewien rozrzut. No już nie szkoda czasu, nie będziemy dalej się bawić w zgadu i zgadule. Powtarzam, w tej książce, nie ja to doświadczałem, tylko mądrzy ludzie, jakiś instytut, w tej książce wynik jest następujący. No. Co to znaczy, proszę Państwa? To znaczy, że opłacałoby się 3 rodziny takie połączyć i zamiast 21, nie? Bo 3 rodziny dałyby 3 razy 7, 21. To opłaca się połączyć 3 rodziny przed sezonem po to, żeby mieć nie 21 kilo, a 49. I powtarzam jeszcze raz, to doświadczenie było robione w wielu miejscach na świecie. Takie są proporcje. Czyli krótko mówiąc, pszczoła pracująca w tym układzie, w dużej rodziny, to nie jest jeszcze wielka rodzina, ale taki jest przykład podany w literaturze, ta pszczoła przyniosła 2,3 razy więcej miodu. Czyli jeżeli pszczoła w małej rodzinie przyniosła 1 kg miodu, to ta pszczoła tu pracująca, no, znaczy nie pszczoła, no kilogram, wszystko jedno, 2,3 razy więcej jest różnica. Czy ja wezmę 10 kilo z ula, czy wezmę, powiedzmy, 23 kilo z tych samych pszczół, bo taka jest proporcja. Co z tego wynika, proszę Państwa? Gdybyśmy przypomnieli sobie to, co było przed chwilą namalowane, że wziątki są rozłożone w ten sposób, jak napisałem, wczesne, dzisiejsze i późne kiedyś, to byłoby tak, że nie będę już tego malował ze względów czasowych, to może byłoby ciekawe, ale sobie wyobrazimy tyle, że po prostu dawniej w naturze był porządek. Pszczoły do Jana się rozwinęły, czy pszczelarz chciał, czy nie chciał. To był mniej więcej taki czas, że jeżeli pszczelarz nie popsuł im rozwoju, to one same na Jana doszły do pełnego ula. Ale teraz, jak mi dojdą na Jana do pełnego ula, to będzie tak jak z tymi gołębiami. Mam, fruwa, pożytku nie ma. Czyli problem jest taki, żeby pszczoły sprowokować, nie wiem, coś wymyśleć, żeby rozwinęły się odpowiednio wcześniej, bo nas interesuje ta proporcja.
Ja ją sobie może tutaj zetrę i tak dla przypomnienia na koniec to jeszcze do tego wrócę, bo żeby Państwo mi nie zapomnieli. O, to jest nasza pamięć. Chwilowo możemy o tym zapomnieć. Proszę Państwa, w związku z tym pytanie, czy my możemy pszczoły doprowadzić do tych 3 umownych kilogramów, czyli do pełnego ula, na termin taki, jak mamy potrzebę, sady, rzepak. Z góry Państwu powiem, że to jest sprawa bardzo trudna, ale możliwa. Ja spróbuję pod koniec przedstawić takie możliwości. Kiedyś pamiętam, jak byłem u górali, oni mówią, panie, to jest dużo roboty. Ja mówię, dobrze, dużo roboty, ale jakbyście się uparli, to można mieć miód z krokusów, z tych kwiatków, co rosną w górach. Pytanie tylko, czy jest opłacalne, bo co potem po tych krokusach, prawda, jeżeli ja te rodziny doprowadzę do takiego stanu. I w związku z tym, proszę Państwa, na początek, żebyśmy się zrozumieli, ja Państwu przedstawię propozycję w postaci życzenia porządnego wykorzystania takiego średniego wziątku, nie za wczesnego, nie za późnego, jakim jest akacja. Jak przyjmiemy sobie, bo tu chodzi o sposób, że tak powiem, myślenia i rozumienia tych pszczół, jak przyjmiemy sobie, że akacja zakwitnie nam 1 czerwca, a my byśmy mieli pełen ul pszczół. Co to jest pełen ul, zaraz sobie powiemy. To możemy powiedzieć, żeśmy zrobili wszystko, żeby wykorzystać miód z akacji. W rzeczywistości jest dużo smutniej i my z akacji mamy jakiś miód, ale bliżej tych 7 kg niż tych 49. To jest taka różnica i to nas boli. Dlatego, proszę Państwa, ja sobie teraz pozwolę namalować, bo inaczej się nie zrozumiemy, taki wykres rozwoju pszczół, czyli w czasie, wielkości, ula i powiemy sobie, że my chcemy, żeby nasze pszczoły ul dla przykładu Wielkopolski zasiedliły na pełno, na 100%. Co to jest ul wielkopolski, przyjmijmy. To nie ma znaczenia, jaki ul, ale akurat mi się, że tak powiem, podoba wielkopolski. 10 ramek gniazdowych, 340 na 260, tak? 360 na 260. Jedna skrzynka, kto ma ule wielkopolskie? Niech się dowiem. O, za gęsto to tu nie jest, ale trochę ludziska mają, dobra. Proszę Państwa, bo to nie jest dzisiejszy temat. Ja osobiście jestem zwolennikiem ula z niską ramką, ale to nie na dzisiaj. No i proszę Państwa, wielkopolski typowy, taki z książeczki, ma jeszcze nadstawkę. Jedna ramka nadstawkowa to jest dokładnie 43% ramki gniazdowej. Te 3% to ja sobie już pomijam, czyli przyjmujemy, że 40% ma rameczka nadstawkowa. To w sumie byśmy liczyli, jedna skrzynka 10 ramek, druga skrzynka 10 ramek i nadstawka 4 ramki. Rozumiemy się? Przeliczam na ramki gniazdowe wszystkie, żeby o czymś było gadać. I proszę Państwa, nie będziemy pszczoły liczyć na sztuki, chociaż można. Tak, dla ciekawości to ja młodzież odpytam. Ile waży, nie ile waży, tylko ile ma kilogram pszczół mniej więcej? Dobra. A ile osobników, dobra. A proszę Państwa, też dla śmiechu, bo to nam za chwilę będzie potrzebne. Ile komórek pszczelich mieści się na jednej stronie plastra? Pi razy oko. Decymetrze 800. No, przepraszam, dobrze.
Ja źle postawiłem pytanie, nie na plaszczy, tylko na decymetrze. Czyli tak jak pan powiedział, to jest dwustronnie. Z jednej strony 400, z drugiej. Czyli mówiąc o plastrach, to my mówimy o pewnej ilości komórek. Zgoda? Ja będę operował pojęciem plaster. Bo jak powiedziałbym tyle, a tyle tysięcy komórek, to kto to mnie zrozumie, nie? Ale jak powiem plaster miodu, plaster czerwiu, no to wiadomo, co to jest. Wielkopolski, tak jak podałem, 260 wysokie, 360 mm szeroki. Proszę Państwa, to samo moglibyśmy się bawić z pszczołami. Sztuki takie, 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 ale też mówimy plaster pszczół, plaster czerwiu, plaster miodu. Tym na dzisiaj będziemy operowali jako jednostką miary, plaster. I krótko mówiąc, ja życzę sobie i Państwu, jeżeli ktoś chce wykorzystać dowolny wziątek, czy to będzie akacja, czy inny, żeby ten ul był pełny, bo wtedy my jesteśmy bliżej tych 49 kg niż 7. Rozumiemy moje życzenie? Ja tak życzę Państwu i sobie, żeby przed danym wziątkiem był ul pełny. Dla przykładu Wielkopolski, ale to może być każdy ul, bo to mówię, przecież nie chodzi o ramki, tylko chodzi o decymetry kwadratowe, co pan był uprzejmy powiedzieć, że decymetr to jest tam powiedzmy 800 pszczół z jednej, z drugiej strony, mówię o komórkach, tyle czerwiu. Czyli ul tu nie ma znaczenia, rodzaj ula, czy to jest warszawski, zwykły, poszerzany, czy dadan, czy coś takiego, to nie ma w ogóle znaczenia, tylko po prostu to jest pewna objętość, pewna ilość decymetrów kwadratowych, gdzie po prostu jest tyle, a tyle miejsca na czerw, tyle, tyle miejsca na ul, i tak, na miód i tak dalej. Czy to żeśmy sobie powiedzieli. Teraz wybraliśmy wziątek. Znaczy ja Państwu proponuję, żeby Państwa na razie nie wystraszyć, a potem to chcę postraszyć na końcu. Ale Wy uciekniecie już, to nie będziecie się bali Państwo mnie. Że wybieramy wziątek taki łagodny, czyli 1 czerwca. Ja nie mówię 1 maja, już kwitną sady i za chwilę będzie kwit rzepak, prawda? Bo to sobie trudno wyobrazić, jakby te pszczoły miały do siebie dojść. Czyli wybraliśmy tak wszystko spokojnie. Ul wielkopolski, wziątek średni, czyli jeszcze nie wczesny, ale już nie późny, akacja. I chcemy, żeby na 1 czerwca był pełen ul pszczół. To teraz my sobie, proszę Państwa, to namalujemy. Proszę Państwa, więc tak, umówmy się, że to jest nasz termin optymalny. 1 czerwca, czyli akacja. A tu dalej co byłoby? Powiedzmy 1 lipca. Tu będzie 1 maja. Jeszcze tam będzie 1, powiedzmy, kwietnia. No i tutaj na początku niech będzie 1 marca. Dobra. To teraz przyjmiemy takie założenie, że w ulu wielkopolskim mamy na pełno 24 ramki. Ja się z tego już wytłumaczyłem, tak? 24 ramki. Czyli proszę Państwa, co sobie życzymy? Życzymy, żeby na 1, to był czerwiec, tak? Żeby tutaj, jak to kółko zrobiłem, na 1 czerwca był pełen ul pszczół. No takie życzenie. To proszę Państwa, zadam Państwu pytanie. Kiedy mniej więcej powinna wylęgnąć się ostatnia pszczoła, która by mogła polecieć na akacji? Ile dni wcześniej? Pi razy oko. Dobrze pan gada, proszę państwa. W naturze to jest tak, mówię na podstawie literatury, bo ja tego nie umiem sprawdzić, że pszczoła statystycznie wylatuje gdzieś, tak jak pan powiedział, 2 tygodnie po wylęgnięciu, to było to, co pan mówi, połowa maja. Proszę państwa, najpóźniej, jeżeli w polu nie ma niczego, po 17 dniach już z nudów wyleci. A najwcześniej, jeżeli musi, to ja tak żartuję, jak w Związku Radzieckim w czasie wojny 10-letnie dzieci stały w fabrykach przy maszynach i produkowały coś tam dla armii. 7-dniowa pszczoła już też może polecieć. Czyli od 7 do 17 dni
To jest okres, w którym pszczoła po wygryzieniu powinna sobie polecieć i już pracować dla nas. To ja, proszę Państwa, dla prostoty, i to jest dobre uśrednienie, przyjąłem, że jeżeli 10 dni przed akacją się wylęgnie, to ta pszczoła mi poleci. Rozumiemy się, to jest takie uśrednienie między 7 a 17, nie? W związku z tym, proszę Państwa, ja idę do tyłu, kawalątek, i teraz patrzcie mi na ręce, bo będę oszukiwał, o 10 dni. Czyli ja mówię, że tutaj powinna się wylęgnąć ostatnia pszczoła, która mi poleci na akację, bo załóżmy, że po akacji ja niczego nie mam. Czyli mnie te pszczoły następne nie interesują już. No bo będą wisiały takie brody do żniw, po żniwach karmimy na zimę i cześć po sezonie. Dobra, to ja stawiam następne pytanie Państwu. Jeżeli tutaj, czyli to 10 dni wcześniej, to będzie tam, co to, majma 31, 21. Ostatnia pszczoła się wylęgła, to kiedy matka powinna złożyć, że tak powiem, ostatnie jajko, które da pszczołę, która poleci nam na akację? Dokładnie, bardzo dobrze. Proszę Państwa, przyjmiemy według literatury następny kawałek, do tyłu to byłoby gdzieś tutaj. ...21 dni do tyłu. Proszę Państwa, 1 maja matka zniosła ostatnie jajko, które jeszcze poleci na akację. Co to znaczy? Że jeżeli ja chcę wykorzystać akację, to po 1 maja matka już praktycznie nie powinna czerwić. Ramka czerwiu kosztuje więcej niż ramkę miodu. Okrągło się przeliczę 1 na 1, no, to jest niezupełna prawda, prawda? Czyli proszę zauważyć, że 1 maja matka skończyła zabawę z czerwieniem, jeżeli ja chcę przygotować rodziny do akacji. A u nas 1 maja przeważnie zaczyna się rozwój, nie? No pszczoły dopiero się rozwijają, dodajemy ramek i do przodu, do przodu, do przodu. No to jest musztarda po obiedzie, to będzie dobre, ale na lipę, na grykę. A nie będzie dobre na akację. Chcemy wykorzystać dobrze akację, optymalnie. To z tego wynika, że ja muszę doprowadzić matkę do zaczerwienia takiej ilości ramek, komórek, żeby mi na 1 czerwca był pełen ul. Zgoda? Proste? Prostsze od kija. Dobra. To teraz pytanie, ile ta matula bidna ma zaczerwić? To, co myśmy mówili, pan powiedział, decymetr, 800 komórek i tak dalej. Możemy sobie wszystko przeliczyć, prawda? To jeszcze dla śmiechu. Kilogram pszczół, ile ramek wielkopolskich obsiądzie średnio? 5 ramek. To zależy też troszkę od pory roku. Jak w zimie to jest dużo ciaśniej, nie? Pszczoły się skupiają, potem troszkę się rozluźniają. Przyjmujemy, że w okresie rozwoju wiosennego 1 decymetr, albo ramkami operujmy, 1 ramka czerwiu, zaraz się wytłumaczę, co to znaczy ramka, 1 ramka czerwiu, proszę Państwa, obsiada nam 3 ramki suszu, no plastry. Tak jest, proszę Państwa, na etapie rozwoju wiosennego, przed, można powiedzieć, kwitnieniem rzepaku. Ramka czerwiu, taka w 100% zaczerwiona, zaraz Państwu na obrazku pokażę, da nam, pokryje nam 3 plastry. To jest potrzebne do tego, żeby wygrzewać, bo co, kto grzeje następny czerw? Młoda pszczoła, prawda? Ja to nazywam kwoką. Stara pszczoła lata, młoda karmi i grzeje. Potem, proszę Państwa, po tak zwanej zimnej zofii
pszczoły się rozkurczają, więcej obsiadają. I przyjmujemy po zimnej Zofii, proszę Państwa, że jedna ramka czerwiu pokrywa nam cztery ramki suszu. Przyjmuję, że ramka jest zaczerwiona w ten sposób, cała, a w rzeczywistości to jest jakaś elipsa. Tak? No tak jest w naturze. Rzadko się zdarza gdzieś tam przy matkach włoskich, że matka zaczerwi 100%. Ja sobie przyjąłem tutaj tak z doświadczenia i umownie 12 ramek. Zaraz się wytłumaczę, dlaczego 12 ramek wielkopolskich. Pierwsza ramka ma u mnie 0,2 powierzchni plastra, czyli 20%. Druga ma 0,3, potem 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,8 dwa razy. 0,7 i znów w drugą stronę matka schodzi, 0,6, 0,5, 0,3. No i ostatnia ramka, 12, sama pierzga. Po pierwsze, dlaczego się uparłem i namalowałem tutaj w tym przykładzie dla ula wielkopolskiego, bo taki tu opisuję, chociaż mówię, że może być każdy ul. 12 ramek, nie 10. Ul wielkopolski był pomyślany bardzo dobrze, chyba przed I wojną światową w Poznaniu, dla naszych matek, naszej rasy, pszczoły środkowoeuropejskiej. I ona miała tyle miejsca. Teraz mamy matki bardziej płodne krainki i po prostu krainka w 10 ramkach jest przyduszona. Przecież nie ma tak, żeby ona mogła zaczerwić 10 plastrów w 100%, prawda? To są jakieś takie elipsy tylko. A jeszcze tutaj ostatnia ramka, to namalowałem pierzga. W związku z tym, proszę Państwa, to taka dygresja dla tych, którzy mają ule wielkopolskie, że musicie walczyć o miejsce dla matki, bo ona jest ograniczona. Natomiast nie ma tego problemu w ulach. Warszawski zwykły, warszawski poszerzany, no bo tam matka, jeżeli nie wstawimy kraty odgrodowej, to może sobie szaleć, prawda? Może i na 15 ramkach czerwić. Proszę Państwa, problem jest taki, że nie chwaląc się, podpuściłem pana Łysonia, żeby produkował korpusy ula wielkopolskiego 12-ramkowe. Ze względu na matki, jakie my teraz mamy, te bardziej płodne. Dla kaukaskiej to skrzynka ta 10-ramkowa jest za duża. Bo ile czerwi kaukaska średnio? W szczycie, maj, czerwiec, około 1500 jaj na dobę. Nasza środkowoeuropejska czerwiła, gdy była, teraz jeszcze reszka jest w Kampinosie, 1,8 tysiąca. Krainki przekraczają 2000, nawet do 2,5. No, rudych my matek nie mamy, chociaż niektórzy w Polsce trzymają matki włoskie albo złotą amerykankę. Złota amerykanka czerwi, to tak też dla śmiechu Państwu powiem, do 3,5 tysiąca jaj na dobę, czyli patrzcie, kaukaska 1,5, nasza była ta 1,8, krainka ponad 2, jeżeli jest dobra, ta była złota amerykanka do 3,5, to nie dziwcie się, że oni mają w ulach Langstrota po 5, 6, 7 korpusów. Bo matka chodzi na dwóch korpusach, ta złota amerykanka, prawda? I ona potrafi te korpusy wykorzystać, czyli 20 ramek Langstrota, to jest tak mniej więcej jak 20 ramek warszawskich. No i stąd te ich takie wielkie ule, że często oni mają jakieś tam stojaki czy coś, żeby ten ul obsługiwać. Ale to nie jest naszym problemem, złota amerykanka. Więc chciałem, krótko mówiąc, Państwu powiedzieć, że żeby na 1 czerwca był pełen ul pszczół, to na 1 maja, jak pójdę na ten tak zwany pochód, to ile ramek powinienem mieć na 1 maja zaczerwionych w 100%, czyli przeliczeniowych?
Ja te 0,2 i tak dalej wszystko dodałem, prawda? Tu w tym artykule jest napisane, już nie będę dawał dalszych zagadek, że na 6 ramek matka czerwiła dla tego przykładu, który ja tutaj opisałem, na 11 ramkach. I to, co jest na 11 ramkach, jak ja sobie przeliczę na 100%, to byłoby 6 ramek pełnych, których w naturze prawie nie ma. Rozumiemy ten rachunek? No bo trzeba jakoś sobie próbować to liczyć. Czyli proszę Państwa, na 1 maja ja sobie życzę, żeby było 6 ramek czerwiu w 100% zaczerwionych. 6, czyli ten czerw będzie rozłożony na 10-12 ramkach. Inaczej się tego nie ugryzie. Albo w warszawskim może być na 15 ramkach, też ok. Bo ja dodaję decymetry do tego, żeby mieć pełną ramkę. Czyli proszę Państwa, pod tym znakiem zapytania ja sobie piszę 6 ramek czerwiu. To teraz proszę Państwa, pójdziemy jeszcze troszkę do tyłu i ja się pytam, żeby tu było 6 ramek muchy, młodej muchy na 1 maja, 6 ramek, nie czerwiu, tylko młodej muchy, tegorocznej, to ile ramek musi być zaczerwionych 3 tygodnie wcześniej? Ja do tyłu uciekam znów 21 dni. To jest to, proszę Państwa. Jest zimno jeszcze, tak? To jest kwiecień. Czyli, proszę Państwa, mamy tyle. Czyli jak ja tutaj miałem 6 ramek czerwiu, tu może napiszesz, to ja musiałem wcześniej to podzielić przez ile? Przez 3. Chciałbym, żeby to Państwo zrozumieli. Te 6 ramek muchy, która ma mi 1 maja, to jest dość ważne, dlatego ja to maluję. Nie odsyłam, powiedzmy, do tego artykułu, chociaż tam jest dokładnie opisane. Jak ktoś to kupi i siądzie i przeczyta 2 razy, to będzie dokładnie wiedział, o co chodzi. Że po prostu, żeby 6 ramek czerwiu na 1 maja pszczoły mi ogrzały, to ja 3 tygodnie wcześniej muszę mieć ile czerwiu? No 2 ramki. To jest 3 tygodnie wcześniej. Więc proszę Państwa, żeby czerw ogrzać jakąś dowolną ilość, to przyjmujemy dla naszych rozważań, i tak jest w naturze, że musi być na tej powierzchni temperatura około 36 stopni, dokładnie 34. Matka nie wyjdzie poza strefę ogrzaną, bo byłaby głupia. Wyrzucałaby własne dzieci, prawda? I teraz, żeby ta strefa była ogrzana, żeby ten warunek kwoki był zachowany, to ja muszę mieć na tych 6 ramkach, takich, że tak powiem, 100% zaczerwionych do kantu, muszę mieć młodą muchę, bo co robi stara mucha? Fruwa. Leci po wodę, leci po pyłek, leci po jakiś nektar, już nawet zwierzby mogą przynosić. Czyli w ulu siedzi tylko młoda mucha, powtarzam to 2-3 razy, bo to chciałbym, że tak powiem, Państwu przekazać. Siedzi tylko młoda mucha, która grzeje i karmi czerw. Kropka. I pytanie moje brzmi, powtarzam jeszcze raz to samo. Jeżeli ja sobie założyłem takie życzenie, chcę mieć 1 maja 6 ramek czerwiu 100% rozłożonego na tych 10, czy 12, czy 15 ramkach, to ja 3 tygodnie wcześniej muszę mieć 2 ramki też 100%, rozumiemy się? Te 2 ramki będą rozłożone na 4, 6, 7 po kawałku, tak? Bo nie ma tak, żeby do kantu, ale ja tyle w sumie muszę mieć. I ja to mogę przyjść, zmierzyć, sfotografować i tak dalej. Teraz Państwu podam ciekawostkę,
może kogoś namówię do grzechu, może nie, że w ogóle warto umieć oceniać i ilość czerwiu, jaka jest na ramce, i ilość pszczół. To, co teraz powiem, to jest technika pomiarowa, zwyczajna. Więc proszę Państwa, przedstawię Państwu sposób, w cudzysłowie, liczenia pszczół. Przecież nikt nie będzie liczył pszczół tak, jak się liczy krowy, że mam 5 krów czy 55. I nikt nie będzie liczył czerwiu. Ale można nabrać pewnej wprawy. I ja Państwu dam taką, jak jest zwłaszcza młodzież, czekajcie, tu chyba sobie zmarzemy. Proszę Państwa, więc o co chodzi? Jak to jest, dla przykładu, jakaś tam ramka, niech będzie Wielkopolska w mojej intencji, i tutaj jest czerw, tyle matka zaczerwiła, to co to jest? To jest elipsa. Jak tu mamy środek, to mamy jeden promień i drugi promień. Dla koła to jest jaki wzór na kółko? Dla powierzchni. Bardzo dobrze. To jest dla koła. A dla elipsy? To są promienie. Czyli pi, a, b. Ale promienie, czyli nie średnica, tylko promienie. I proszę Państwa, co ja bym Państwu radził z dobrego serca? Wytnijcie sobie Państwo w domu z jakiejś tam gazety, już boję się wymieniać tytułu. Dobra. Wielkość ramki, dokładnie taką, jaką macie. Dadan warszawski, wsioryba, nie? Wielkopolski. Nożyczkami to fajna robota, nie? I namalujcie na tym różnej wielkości elipsy. Rozumiemy się? Leży na stole, mała elipsa, większa. Zmieście to Państwo według tego wzoru i nauczcie się liczyć, jaki to jest procent powierzchni ramki. Proste, co mówię? Nauczcie się Państwo liczyć. I na przykład jak ja przy przeglądzie wiosennym pierwszy raz odsuwam ramki spokojnie, z małą ilością dymu, to ja widzę, na jakich elipsach one siedzą, zgoda? Bo nie siedzą na całości w 100%. W lecie to mogą siedzieć, ale na wiosnę nie. To samo i to dotyczy ilości pszczół przy przeglądzie wiosennym, czy później troszkę. I to samo dotyczy, proszę Państwa, pomiaru czerwiu. Ja się mogę pomylić dzisiaj o 15%, 20%. Ale wiecie, jak my się mylimy? Nieraz z kimś rozmawiam, ile masz czerwiu? O, 8 ramek, on mi mówi. Ja mówię, ty tam nie masz 4. Jak to? 8 na 8. Ale nie 8. I wtedy, proszę Państwa, jak zaczniemy tak liczyć, to się dopiero złapiemy za głowę, dlatego wyłysiałem, tak się za dużo łapałem. Że po prostu, jak zaczniemy dodawać, to się okazuje, proszę Państwa, że to, co ja tutaj namalowałem, to nie jest pół ramki. To jest, daj Boże, 30%, czyli 0,3 pisze, nie? I proszę Państwa, gdybyście zastosowali taką ocenę, szczególnie patrzę na młodych, prezes też łaskawie słucha, to dobrze, młody człowiek, to warto liczyć, warto umieć, przy przeglądzie. I mówię, błąd w moim przypadku oceniam na 15-20%, a może mniej, może 10%. Ja się o tyle mylę. Ale nie tak, jak ktoś mówi, że potem, słuchaj, miałem 8 ramek czerwiu, ja mówię, bzdura, ty nie masz 4, ty masz 3,5 ramki. I proszę Państwa, te 6 ramek, tu na 1 maja wróciłem z pochodu, wolno o tym żartować, wolno już chyba, to powinno być w 100% zaczerwione, czyli na iluś tam, 10, 12, 14 ramek. To ja wtedy jestem przygotowany do akacji, jeszcze raz to powtórzyłem świadomie. Smutne? To jest bardzo smutne, proszę Państwa, to mało powiedzieć smutne, bo rzadko kiedy tak bywa. Dobra, to proszę Państwa, jakbyśmy poszli teraz jeszcze raz do tyłu, to już wiemy, co robimy, że te 6 ramek podzieliliśmy na 3, to byłyby ile? 2 ramki tutaj, to są 2 ramki czerwiu.
Jeszcze raz do tyłu, proszę Państwa, to by nam wypadł tutaj chyba, o ile pamiętam, już nie chcę mi się przeliczać, 19 marca, to proszę Państwa, tu byłoby ile? 0,7. No bo jak podzielimy 2 przez 3 w tej proporcji, to będzie 0,6666, nie? No to okrągło 0,7. I proszę Państwa, to jest tempo rozwoju rodziny pszczelej. Ja sobie życzyłem, rozumiemy się, prezesie? Ja sobie życzę i Państwu życzę, żeby tak było, ale czy jest, to wątpię. Czerw sobie zaznaczymy, proszę Państwa, ten wykres nam zostanie na jakiś czas czerwonym. Pytanie techniczne, niezwiązane troszkę z naszymi rozważaniami. Co będzie dalej, jak matka osiągnie te 6 ramek 100%, czyli ona tam szaleje na 12 na iluś ramkach? Co ona zrobi dalej? Ona pójdzie dalej? Zaczerwi nam 24 ramki? A jak matka dojdzie do pułapu, to ile ona może? No, może się na tym pułapie utrzymać, prawda? Dzisiaj mówiliśmy, że matki tam kaukaska 1500, kiedy? W maju, w czerwcu, na szczycie, nie? I ona wyżej tam nie podskoczy, mówiąc w cudzysłowie. Czyli matka, która weszła na pułap, ona może tylko się na tym pułapie utrzymać przez sezon, albo zejść niżej, zależnie od warunków. Wziątku, ograniczeń przez nektar, ograniczeń przeze mnie, przez kratę odgrodową. Zgoda? Czyli matka idzie po jakiejś krzywej, ja to nazywam krzywą rozwoju, i jak dojdzie do pułapu, to jest koniec tematu. To teraz jeszcze dla formalności sobie powiemy tak, że ta krzywa oznacza nam ilość czerwiu na czerwono, ale mówiłem, że to jest ta kwoka, tak? A kwoka to jest młoda mucha, nielatająca. Czyli ja drugą kreskę stawiam równolegle, już ją widać, tu prezes lepiej zarządził. Ta niebieska to jest młoda mucha, która lęgnie się dalej i proszę Państwa, byłoby tak. Ona mniej więcej tutaj się cała wylęgła. Bo matka doszła i z tym opóźnieniem 3-tygodniowym sypie się na 10 dni przed wziątkiem. Mam pełen ul pszczół, z tym, że jeszcze nie wszystkie są dojrzałe, to te, które są młode, no to one poczekają te 10 dni i polecą. Dobra. Czyli ten kawałek sobie zostawiamy. Ja Państwa bardzo gorąco namawiam do tego, żebyście się nauczyli liczyć te elipsy, bo jak oglądam na wiosnę i mam 2,5 ramki pszczół, po przeliczeniu, to było 8 ramek na zimę, nie? A ja przeglądam, porachowałem 0,2, 0,3, to jest pół ramki dopiero, a już 2 ramki przesunąłem, nie? No może 0,4, 0,5, pół ramki pszczół, to już nawet sporo. I jak mam 2,5 ramki pszczół, teraz mówię o pszczołach, nie o czerwiu, to ja w sumie jestem w miarę zadowolony, to jeszcze ta rodzinka jest jak cię mogę. No oczywiście im większa, tym lepsza. I to samo z czerwiem, proszę Państwa. Ja muszę kontrolować ilość czerwiu. Przecież gdybym siał zboże i miał powiedzmy 50 hektarów ziemi do obsiania pszenicą, ja bym musiał wiedzieć, ile metrów trzeba kupić i zasiać. Zgoda? A my, proszę Państwa, no brzydko powiem, my nie lubimy liczyć w pszczołach. W pszczołach, można powiedzieć, w ogóle nie ma rachunków. My to robimy na oko. To jest nasz błąd, że my przyjmujemy stan taki, jaki nam natura podaje. Na początku Państwu powiedziałem, kiedyś, gdy były wziątki te późne, to pszczoły nam do Jana się rozwinęły sami, bez naszej łaski. Teraz tego tematu nie ma, bo nie ma po co latać. A ten mol, że tak powiem, który nas gnębi, i my mamy wybierać, czy jesteśmy bliżej 7 kg, czy bliżej 49, to powinno nas gryźć. Taki robak powinien każdego z nas gryźć, ile ja z tych pszczół wezmę. I w związku z tym, proszę Państwa, teraz
pytanie techniczne. Co wpływa na ilość czerwiu? Co jest warunkiem, żeby ten czerw, powiedzmy, w ulu był w takich czy innych ilościach? Jakie są warunki zewnętrzne? Matka to wiadomo musi być. O rasie matki nie mówimy, bo oczywiście bardziej płodna wyprowadzi nam większe rodziny, mniej płodna mniejsze. Pani powiedziała jak? Ilość pokarmu. Dobrze. To ja od razu sobie tak zrobię. 1, 2, 3, 4. I tu piszę dla formalności węglowodany. Woda, o. Pan powiedział bardzo dobrze. Białko. Teraz sobie o tym pogadamy. No i jeszcze jeden kawałek mi brak. 4. O. Się pomylił pan, bo my tu mamy co? Czerw i młodą muchę. Ale nie mieliśmy. Proszę? Ale nie mieliśmy. Ja w ogóle nie rozpatruję, proszę zauważyć, wpływu starej muchy. Dlaczego? Wytłumaczę się państwu. Jeżeli przyjąłem, że było 4 ramki pszczół starej teraz na wiosnę, po skomasowaniu, pszczoły siedziały na 8, ja przeliczyłem jest 4. To proszę państwa, ta zabawa nam się skończy około połowy maja. Czyli jeżeli ja taką linią przerywaną napiszę stara mucha, ta co pan domaga się, że nie spracowana, a ja celuję wakacje, to o czym tu gadać? Minęło. Z wiatrem był taki film. Więc proszę państwa, teraz skupimy się nad tymi 4 sprawami, bo tu jest cały pies pogrzebany. Pokarm. Pszczelarz na ogół idzie na pierwszy przegląd, sprawdza, czy jest pokarm matka, kapelusz zdejmuje i jest szczęśliwy, pszczoły przeżyły. I czeka na lepszy czas, aż pszczoły się rozwiną, aż pszczoły powiedzmy no do tej głupiej akacji czy czegoś się przygotują. I czy to jest w porządku? Mówimy tylko o pierwszym punkcie, pokarm. Ja myślałem, że to ten człowiek chce mi pomóc. Nie chcą pomóc. Dobra. To ja państwu powiem taki kawał. Kiedyś jeszcze jak z ojcem pszczelarzyłem, mieliśmy 2 ule rabujące. W żaden sposób nie można było ich, że tak powiem, od tego rabunku kogoś rabowały, nie siebie. Nie byliśmy z tego powodu szczęśliwi, bo ktoś powiedział, to fajno, przynoszą cudze. Myśmy się bali, żeby nie przywieźli, jak to też się mówi, ajca delikatnie, nie? No. Ale tak było przez 2 lata, w końcu ojciec mówi, dobra, szlak ich trafi, bo zaleją się do końca, nie? Do ostatniej komórki. One pracowały, jak to się mówi, jeszcze w listopadzie. Zaleje się do końca, kłąb się nie uwiąże, no to co będzie z tym? Wszystko na wiosnę leży na dnie. No i byłaby to prawda, gdyby była. To były najlepsze rodziny. W jednym roku rabującym i w drugim. Potem się matki wymieniły. I proszę państwa, to nas natchnęło, że my pszczołom dajemy na wiosnę, ja nie mówię o zimie, bo teraz mówimy o rozwoju wiosennym, że my pszczołom dajemy na wiosnę, czyli zostawiamy, czy poddajemy wszystko jedno, za mało pokarmu. Moim skromnym zdaniem, po ustawieniu pszczół, a jak ustawiam, to może taka mała dygresja, obliczam pszczoły według tego klucza, co państwu mówiłem, jak 2,5 ramki w sumie, te czarne do kantu, to ja się cieszę. Wtedy mówię, że to jest okrągło 2 ramki, tak obcinam ogonek i pszczołom zostawiam aż 3 ramki wszystkiego. A ta rodzina jeszcze przeżyje. Założę się, nie chcę, jak ktoś mi palcem nikogo pokazywać, bo państwa nie znam, że statystyczny pszczelarz to dałby spokojnie 5 ramek albo 6, no bo siedziałyby jeszcze na ostatniej 15 pszczół ramce. A ja mówię, dopóki nie ma na czarno, to mnie to nie interesuje. Ktoś powie, no fajno, ale
Pszczoły siedzą na zatworze. I matka może czerwić przy zatworze. No to ja do tego jako dobry pszczelarz nie mogę dopuścić. I to jest wielki błąd. Niech pszczoły siedzą na zatworze, bo zatwór jest izolacją. A jak ja włożę następną ramkę, żeby im poprawić życiorys, to jest tak, jakbym w tym pokoju miał piec, tu okna, znaczy drzwi są otwarte, a jest drugi pokój. I ja ocieplę ten pokój przez otwarcie drzwi do drugiego pokoju, bo to jest ta następna ramka. Do ogrzania chyba nie. To lepiej drzwi pozamykać. I pszczoły na ciasno też. I ja się nie wstydzę, proszę Państwa, że część rodzin u mnie, no nie wiem, 20-30%, to mnie, jak to się mówi, nie interesuje nawet, bo ja sobie z nimi poradzę. Mam na wiosnę po przeglądnięciu na trzech ramkach. Są na pięciu, są na sześciu, ale to już jest kolanem upchane. Jak na sześciu ramkach, to ho-ho, rodzina. Czyli proszę Państwa, przyjmując, że ja pszczoły ścisnąłem, według tej propozycji, jaką Państwu podaję, to znaczy, jeszcze raz powtarzam, jak do 2,5 ramki, to daję tylko trzecią, tak zwaną okrywkową i 3 ramki stawiam. Jeżeli mniejsze rodziny, to sobie powiedzmy, że te rodziny w sezonie nie mają znaczenia, żadnego miodu nie dadzą, lepiej je połączyć, jak żeśmy sobie powiedzieli tutaj z tym kilogramem. Dwie rodzinki na kupę czy coś. Wtedy z tego coś będzie, a ja sobie potem zrobię w maju, w czerwcu, no w czerwcu raczej, bo ono wcześniej się nie rozwinął, zrobię odkłady i będę miał ule zapełnione. Czyli poniżej 2,5 ramki na czarno obciągnięte nie ma sensu trzymać pszczół na wiosnę ze względu na miód tegoroczny. No. Jeżeli dla przykładu byłyby ile? 4 ramki pszczół, no to co ja zrobię? Zostawiam im te 4 ramki plus 2 okrywkowe. Już wtedy idę w górę, powyżej tych 2,5, prawda? Jak 3 ramki, to daję 3 plus 2 okrywkowe. 4 ramki, 4 plus 2 okrywkowe. Rozumiemy się, mój rachunek? Taki jest mniej więcej. Dobra. I proszę Państwa, po ściśnięciu rodzin powinno być na małej ramce, mała ramka to jest warszawska zwykła, Langstrota Wielkopolska, moim skromnym zdaniem nie mniej średnio niż 0,8 kg. No i teraz jak 3 ramki, no to 0,8, prawda? To będzie 2,5 kg powiedzmy. No jak 6 ramek razy 0,8 to będzie gdzieś 5 kg. Oczywiście nie na każdej ramce równo, bo tak nie ma w naturze, prawda? Tu mniej, tu więcej, ale średnio. I proszę Państwa, to powinno być przez cały okres, teraz proszę się skupić, przez cały okres tej rzekomo czerwonej kreski. Cały czas pszczoły, matka muszą mieć poczucie, że mają dość pokarmu, zapas. Nie to, że żyją. Ja też żyję, ale nie pytajcie mnie, ile mam pieniędzy. Dopiero jeżeli pszczoły mają na małej ramce te 0,8, a na dużej, a więc Dadan, warszawska poszerzana, 1,2 średnio na każdej ramce, to wtedy moim skromnym zdaniem można uznać, że pszczoły mają poczucie dostatecznej ilości pokarmu. I to wpływa w sposób zasadniczy na ilość czerwiu. Jeżeli jest mniej, to matka nie jest taka głupia, żeby rodzić dzieci na nędzę. Bądźcie uprzejmi sobie Państwo to zapamiętać. Musi być pokarm na każdej ramce? Nie, może być na dwóch brzegowych. Tylko w sumie, według wielkości rodziny, jak pan ma małego psa, to pan daje mało budę, nie? Jak duży pies, to większa buda. A buda to są te ramki, że średnio na każdej ramce małej 0,8, średnio, rozłożone dowolnie. Czyli pokarm musi być przy gnieździe? Nie, kochany, może być w dowolnym miejscu. Oczywiście wy znacie takie kawały jak odsklepianie zapasów. To ja wam od takich bajek nie będę opowiadał, bo to w każdej... Proszę? Odsklepia się, odsklepia. I teraz jedno śmieszne pytanie. Jedno pytanie, proszę Państwa. Było 8 ramek na zimę. Ja stwierdziłem, że jest powiedzmy 3,5 ramki pszczół, to daje 3 i 2 okrywkowe 5. 3 ramki wyrzucam. I mam do wyrzucenia tak. Pozycję. Cała ramka zalana, zasklepiona.
taka z pierzgą po zimie, nie spleśniała. No i powiedzmy z jakimś czerwiem. Co ja wyrzucam, jak wyrzucam? Ja muszę wyrzucić z ula, który przezimował z rodziny. Było 8 ramek na zimę, zostawiam 5. A może być, że 4 zostawiam, prawda? No już to wyjdzie z rachunku, jak ja pszczoły porachowałem. I teraz pytanie. Mam do wyrzucenia, jaki mam wybór? Ramki z pokarmem, bardzo dobre, zalane, a chcę zostawić go. Ramki z pierzgą, jeżeli nie spleśniała. No i ramki z jakimś tam czerwiem. Kogo wyrzucam za burtę? Łódź się topi, za dużo ludzi. Proszę? Kupuję to. Ale pan ma do wyboru. Na jednych ramkach jest pierzga, na drugich jest czerw, na trzecich jest piękny zapas. Pan musi wyrzucić 3 albo 4 ramki. Powiedział pan, że z pierzgą zostawiamy. Kupuję to. Jeszcze mamy do wyboru czerw i zapas. Dobra, kochani, więc taka jest prawda. Możemy wyrzucić najmłodszy czerw jajka, to nie ma znaczenia. Czerw kryty to jest rzecz święta, najważniejsza, bo już tam cała praca została wykonana i czas pracuje dla nas, prawda? Bo tutaj czas się liczy. Proszę? Tak. I proszę państwa, więc wyrzucamy ewentualnie jaja, czy taki bardzo młodziutki czerw. Wyrzucamy ramki z zapasem, najlepsze często. Serce boli, ale nie ma wyjścia. Zostawiamy czerw kryty. Nawet jak to byłoby, jak to się mówi, duże kurze jajko. Nie mówię jak cała dłoń, prawda? To już jest majątek, młoda mucha, która mi zaraz zacznie mleczko produkować, karmić. Więc to zostawiamy. Zostawiamy pierzgę, jak pan powiedział, bo pszczoły pierzgi nie przeniosą. Wyrok pada głównie no, na ten najmłodszy czerw, to nie ma czego żałować. I pada na ramki z zapasem. No i fajno, a ja przed chwilą państwu powiedziałem, że powinniście na każdej ramce małej zostawić średnio te 0,8 kg, prawie kilogram, nie? A ja w ulu zamiast powiedzmy, no tam 5 ramek przyjmijmy, 5 ramek razy ile? 0,8 to jest 4 kg, a ja w ulu mam 1,5 kg, no czerw został, pierzga została i co? Jak? Ramki do środka? O! No, widzicie państwo, jednak tu trzeba trochę pokombinować. Dajemy za zatwór i teraz jak dajemy, proszę państwa? Też nie będę malował, tylko odwołuję się do wyobraźni. W zatworze wykonujemy otwór, czyli dziurę, na wysokości mniej więcej 2/3 od dołu. Tam stawiamy za zatworem jedną ramkę odsklepioną, krzyczę, odsklepioną. Bo zasklepiona będzie stała do lipca. Ramkę odsklepioną i to wszystko, też krzyczę, okrywamy. Nie ma zatwór, mata i potem ramka, tylko pszczoły, zatwór z otworem, żeby nie powiedzieć dziurą, ramka odsklepiona i to wszystko zakrywamy matą jak najlepiej umiemy. Bo ta ramka ma być w strefie ciepła. Wtedy pszczoły pójdą. Jeżeli byście kazali, podnosicie zatwór do góry, żeby pszczoły szły dołem, to siebie oszukujecie. Żadna pszczoła dołem nie pójdzie, bo jest chłodno. Niektórzy odważni przy dużych rodzinach wypuszczają pszczoły górą, czyli wyjmują z nosik, jeżeli tam coś tam mają, takie patyki, zależy jak to ma, czy jak kawałek powałki, kładą listewki w poprzek, żeby pod mato, pod szmatami, tam pod poduszkami, najlepsze nawiasem, proszę państwa, do wszystkiego to są poduszki z sieczką. Tak jest moje skromne zdanie, bo możecie pod to podłożyć pyłek, czy tam pierzgę, możecie pod to podłożyć ten, powiedzmy, słoik z jakimś towarem, bo to się, że tak powiem, wytrzepie ta sieczka, tylko luźno, luźno, nie tak nabity fest, tylko luźno, worek luźny, pi razy oko pół worka sieczki, a reszta jest swoboda. I ja mogę wtedy nawet głupie słoiki stawiać z góry. Sieczka mnie dookoła osłania, pszczoły są zadowolone, ja jestem zadowolony. Czyli krótko mówiąc, stawiam za zatworem ramkę i proszę państwa, obserwuję. Jeżeli pójdę, zobaczę, że jest większość wybrana, to idę po zapas następną ramkę.
po to, żeby pszczoły cały czas miały w tej ilości. Jeżeli skończyłby się zapas moich ramek, to bardzo ostrożnie z podkarmianiem. Czasem tylko. Tak, poznałem pszczelarza, który z dobrego serca na wiosnę, na początku kwietnia podkarmił miodem. Miód z wodą. I potem jak do niego się szło do pasieki, to w odległości 150 metrów nie można było nogi postawić, żeby nie zadeptać martwej pszczoły. Było chłodno, pszczoły poleciały, a nie wróciły. Także przestrzegam przed lekkomyślnym karmieniem rzadkim pokarmem. Czy syrop, czy powiedzmy miód, czy coś takiego. Dlatego walczymy o te ramki zapasowe. I od razu do jesieni, uwaga. Jeżeli średnio ustawiamy rodziny, nie wiem, na 7 ramek, to dajcie Państwo na jesieni plus 2 ramki. One nie pójdą na zimę. Zalejcie to do oporu i to jest Wasz majątek, Wasz zapas na wiosnę. Czyli proszę Państwa, rozumiem, że mamy za sobą temat pokarmu. Następny temat to jest białko. Ktoś tu podpowiedział, Pan chyba, tak? Już nie pamiętam. Teraz proszę Państwa, co z białkiem? Najlepszym białkiem jest pierzga. Jak pierzgę się konserwuje? Najlepiej jest te ramki z pierzgą, które kradnę w maju, w czerwcu, na jesieni przed karmieniem na zimę włożyć do rodziny na bokach, zaznaczyć pineskami czy jakimś tam flamastrem, od prezesa pożyczycie, tylko nie czerwony. I po prostu, żeby nie wiedział, która ramka jest która, nie? I zalać to do oporu syropem, zasklepić. To, proszę Państwa, można trzymać na deszczu, na śmietniku, za przeproszeniem. Tego nic nie ruszy, ani robak mrozu się nie boi. I teraz Państwu powiem coś, co brzmi jak kawał. Jest w Warszawie taki pan Dobraczyński, no moim zdaniem jeden z najlepszych pszczelarzy, jakich znam. On pszczoły rozkręca na rzepak bardzo dobrze, znaczy przygotowuje i robi rzecz następującą. Siedzicie Państwo wszyscy? To dobrze, żeby nikt nie spadł. W połowie lutego, nie marca, w połowie lutego on pszczołom daje te ramki, o których przed chwilą mówiłem, z pierzgą, zalaną, zasklepioną. Bierze do chałupy te ramki, z żoną jest rozmowa rodzinna, żonaci wiedzą, jak to się z żonami na temat pszczół rozmawia, wszystko przeszkadza, zabrudzone jeszcze coś i cały ten, jak ty wyglądasz. Proszę Państwa, po to, żeby przez 2-3 doby zagrzać to, bo to było gdzieś tam, prawda, w jakimś magazynku, w pracowni. I co robi potem, proszę Państwa? Odsklepia kolejno ramki, tak jak na wirówkę idzie, nie to, że podrapie. Odsklepi, trochę się leje dopust Boży, dużo się nie leje, bo to jest chłodne. I proszę Państwa, w połowie lutego on idzie do pszczół, aby tylko nie było wielkiego śniegu. Rozsuwa delikatnie gniazdo, bez wstrząsów. Wkłada w środek taką ogrzewaną ramkę z pierzgiem, zamyka. I dobranoc. Oblot, jak w tym roku był tam cyrka 19 marca, prawda, czyli miesiąc później, od 15 lutego. Proszę Państwa, jak on ogląda rodziny już po oblocie, już można grzebać, to mówi tak, nie ma śladu, że była pierzga, ale chodzi mnóstwo młodych pszczół. I to jest dla nich kopniak. Nietypowe, ale prawdziwe. Rozchyla, że nie pokłada. Proszę? Rozchyla na sam środek? Tak, tak. Kochany, do tego trzeba wyczucia i kultury. Jak pan by ramkę podniósł i puk, to część pszczół się osypie. Ale jeżeli pan to zrobi na miękko, dłutem, no po to jest dłuto tak załamane, że można nawet ramka po ramce, powiedzmy, że jest 6 ramek, to 3 ramki odsunie, 3 zostawia. I w to wkłada, tylko mówię, ogrzaną, odsklepioną. I jak spojrzy potem już po oblocie, bo ludzie zaczynają, ja przeważnie daję, no niestety, po oblocie, rzadko przed oblotem i nie w tej formie, to proszę Państwa, to on ma już garść młodej muchy. Ta cała pierzga została zamieniona na pszczoły.
Zauważcie, kiedy to było, połowa lutego, mała głowa, nie? Przyspieszony jest rozwój. No przyspieszony rozwój, no o miesiąc, tak jak pan mówi. Także widzicie, są techniki, tylko co? Te ramki trzeba, jak ja mówię, ukraść w maju, w czerwcu, zakonserwować je najbezpieczniej, no może być propolis, to akurat nie słyszałem od plewy tego, ale wydaje mi się, że najlepsza konserwacja to jest to zasklepienie, syrop i prawda, wosk, to można wszędzie trzymać i oddać albo tak, jak robi pan ten no, Dobraczyński, Mieczysław nawiasem, albo proszę państwa, oddamy po oblocie, jak się boimy dotknąć pszczół. Bo są tacy pszczelarze, którzy mówią, w żniwa zamknąłem, nie dotykam, do oblotu pszczół nie dotykam. Każdemu wolno kochać na swój sposób. Ale już są pszczelarze, bym powiedział, drapieżni, którzy sobie radzą. I teraz taka uwaga, proszę państwa. Można stosować równolegle namiastki. Aktualnie już jest dostępna mąka sojowa. I taka informacja, proszę państwa. To doświadczenie to akurat ja robiłem z moją córką. Jeżeli nie ma pyłku czy pierzgi w ulu, a dajemy namiastki, mąkę sojową, drożdże, takie rzeczy, matka czerwi coraz więcej, ale jajka dziś i za dwa tygodnie tylko jajka, nie ma larw. Czyli namiastka nie zastąpi pyłku pierzgi. Natomiast jeżeli jest pewna ilość pyłku pierzgi i dajemy wtedy namiastki równolegle, to proszę państwa, i namiastki ubywa, i tej pyłku czy pierzgi ubywa, i czerw jest w pełni rozwinięty, larwy i kryty. To jest ładny temat moim zdaniem na pracę doktorską dla puław, nie wiem dlaczego do tej pory nie zrobili. Jaka jest relacja między namiastkami a powiedzmy czystym pyłkiem pierzgą? Bo wydaje mi się, że w ten sposób możemy, no powiedziałbym, zaoszczędzić kłopotów naszych, bo nie zawsze mamy dość pierzgi. Ja państwu powiem coś takiego. Mój ojciec lat temu, 50 czy więcej, miał problem następujący. Na jesieni z ognichy było tyle pierzgi w ramkach, że to pamiętam, jak dziś ojciec do mnie mówił, słuchaj, gdzie one wleją ten syrop? No były jakieś tam paski miodu na górze, nie? Reszta zawalona pierzgo po 7-8 ramek. Takie były czasy. A problem, gdzie wleją? No myśmy na to karmili. I co państwu powiem, że jak przyszli przyjaciele ze wschodu i nam rozwalili trochę uli, to śnieg był taki powyżej pół łydki, prawie do kolana. Ja to jako bachor zbierałem. I proszę państwa, w lutym były tak jako dwie dłonie powierzchni krytego czerwiu. One wiedziały, co z tym robić. Mój znajomy, nazwiska nie podam, z drugiej strony Warszawy, zrobił chyba 60 odkładów. To było ze 2-3 lata temu. Wszystkie mu padły, to nie ta zima ostatnia. I powiedział sobie tak, straciłem odkłady, bo chciał je sprzedać. Pójdę do tych ramek, do tych uli i wydrapię chociaż pierzgę, żeby sprzedać to ludziom, nie? Z miodem i tak dalej, wiecie. Nie znalazł jednej komórki pierzgi na 60 odkładów. Co to znaczy, proszę państwa? W wyniku tego, co mówiłem na początku, była ognicha, były chabry, były inne wziątki, pszczoły miały tyle pyłku, pierzgi. A teraz jest głód pyłkowy, głód białka i po prostu my musimy kombinować. Albo kraść go wtedy, maj, czerwiec, zachować i oddać na wiosnę, albo, proszę państwa, posiłkować się namiastkami, z tym, że, jeszcze raz powtarzam, same namiastki są nie do przyjęcia dla pszczół. Natomiast jeżeli jest pyłek pierzga w ulu i my do tego dodajemy namiastkę, pszczoły konsumują jedno i drugie i jest czerw, że tak powiem, w dobrym rozwoju. To byłaby opowieść o białku. Teraz woda, proszę państwa. Proszę państwa, to jest ciężki grzech, za który powinniśmy chyba wszyscy dostać po siedzeniu. Jakbyśmy byli w Afryce i nie byłoby wody, to wiecie, co tam jest najdroższe.
nie żarcie, nieco innego, tylko kropla wody. My nasze pszczoły skazujemy na regularny niedobór wody. Na wiosnę, w marcu, w kwietniu są okresy takie, gdzie pszczoła nie lata. Czerw wodę musi dostać, bo bez tego nie ma mleczka, nie ma tej mieszaniny. Powiedzmy, mieszanina to jest pyłek, miód, woda. To jest to, czym się karmi ten czerw w przedziale 7, 8, 9 dnia. Tego idzie dużo, tej wody. I proszę Państwa, po prostu pszczoła wyleci po wodę, bo ona chce ratować swoje młodsze siostry. Pytanie, czy wróci. Rozumiemy się? Wyleci, bo to jest nóż na gardle, ale nie wróci. I my zamiast oczekiwać rozwoju pszczół, tracimy starą muchę, kurczy się cała zabawa, jest mniej czerwiu i często nie przybywa go. Więc krótko mówiąc, proszę Państwa, wodę możemy podać dwojako. Jeżeli jest zasilanie energią elektryczną, to ustawcie poidło gdzieś tam koło pasieki. Ustawcie, proszę Państwa, nad poidłem szkło, szybę, żeby pszczoły latające nie brudziły wody kałem, bo mówię o nozemie, prawda? Wystarczy, że jeden ul będzie chory i już w następnym sezonie mam wszystkie chore na nozemę. Więc przykrywamy szybą i nad poidłem umieszczamy tak zwaną kwokę, tą elektryczną, taką jak się do kurczaków. I tak połóżcie rękę na wodzie, żeby było przyjemnie ciepło. Wtedy nawet jeżeli jest temperatura 5 stopni, dzisiaj rano chyba tak było, pszczoły będą latały po wodę i nie zginą, bo w czasie lotu tych 20 czy 40 metrów nie zginie, nie zdąży, a jak siedzi pod kwoką, jest ciepło, to jest ok. Na zimnej wodzie napije się i padnie. Jeżeli jest ogrzewane poidło taką głupią kwoką, to ona po prostu tam się zagrzeje, wuli ciepło i przy niskiej temperaturze pszczoły kursują nie ginąc. Lepszym sposobem poddania wody jest podanie wody w słoikach do ula. I coraz więcej pszczelarzy to robi, żeby pszczoły miały w chałupie. My mamy wodę w kranie, nie? Jak jest mróz, do studni nie idziemy, ani do strumyka, jak było onegdaj. Kiedyś chodziło do strumyków po wodę. Gorzej jak strumyk zamarzał, ale to było dawno podobno. Mamy krany, ale pszczołom tego kranu nie chcemy dać, czyli nie chcemy dać tego słoja. Proszę Państwa, w kwietniu zużycie wody, jeżeli pszczoły się ładnie rozwijają, do czego Państwa tutaj namawiam, to nawet dochodzi do litra na dobę. To patrzcie, ile zaoszczędzacie im roboty latania tam i z powrotem, z ryzykiem, że może pszczoła nie wrócić, gdy będzie chłodniej. A jak ma w chałupie, to ma w chałupie. Jak to wykonujemy? Słój, im większy, tym lepszy. Otworki 20-40, średnica 0,8 do 1,2 mm. Jeden warunek. Ul musi być wypoziomowany. Bo jak troszkę krzywo, to będzie bult, poleciało ze słoja, nie? No i oczywiście, proszę, nie, stawiamy to na ramkach, jakieś patyczki kładziemy, są takie specjalne, wiecie, jakby podkarmiaczki, na przykład z trzema otworami, w środek można wstawić pyłek pierzgę, ja już nie mówiłem o tych różnych historiach, proszę Państwa, i po prostu tak, żeby pszczoły miały dostęp do całej tej nakrętki od spodu. I to wszystko musi być porządnie okryte. Stawiamy nad środkiem gniazda. Pszczelarze, tacy, którzy mają trochę dalej pasieki, stawiają po dwa duże słoje. I okrywamy, tak jak powiedziałem, workiem ścieczko. To się daje lepiej, gorzej ułożyć. Jest dość ciepłe. Oczywiście, proszę Państwa, jedno i drugie ma feler. Nie na każdym toczku jest prąd elektryczny i nie zawsze jest blisko. Jak ktoś mieszka w Mińsku, a pszczoły ma na Mazurach, to kto mu te słoiki zmieni? No to już jest kwestia, nie wiem, dogadania się, przestawienia pasieki czy coś.
Mówię, to są dwa sposoby, dobre, ale do połowy. I ten toczek ogrzewany, bo musi być prąd elektryczny, no i te słoiki, żeby była okazja zmieniać. No bo jak mam pszczoły na Mazurach, to ja nie pojadę co dwa dni zmieniać im słoiki, prawda? Chyba, że gospodarz będzie taki miły i będzie to robił. Można gospodarza przyuczyć. Proszę Państwa, bym powiedział, że największe straty pszczół na wiosnę i największe hamowanie rozwoju rodziny pszczelej wynika z niedostatku wody. Nie to, że jej w ogóle nie ma, tylko że jest jej mało. Jak ja bym Państwu ograniczył czy posiłki, czy wodę do połowy, to nie wiem, jak byście się czuli. Człowieka suszy, chce popić? Nie ma. I jeszcze raz podkreślam, woda jest głównym grzechem przeciw rozwojowi wiosennemu. My to lekceważymy, bo pszczoła poleci, jak nie do mnie, to do sąsiada. Ale tak poleci, jak poleci, że pszczoły się rozwiną nie na akację, tylko się rozwiną na lipę, co daj Boże. A akacja poleciała koło nosa, a szkoda, bo ona da więcej miodu niż lipa. No zależy od terenu oczywiście. Także, proszę Państwa, to Wam kładę na sercu. Woda, woda, woda. No i ostatni punkt, ciepło. To znów jest, proszę Państwa, ten problem, o którym mówiłem. Jak my pszczoły ustawiamy na jesieni, jak na wiosnę. Powiem Państwu taki też numer, który brzmi jak kawał. Ojciec mój kiedyś tam był u kogoś przypadkiem na wsi. Zajrzał do uli, tak daszek podniósł, to już była jesień, już pszczoły praktycznie nie latały i patrzy, że one mają 12-15 ramek w gnieździe na zimę. To już było ustawione na zimę. Mówi do gospodarza, panie taki czy inny, moim zdaniem te pszczoły są za luźno ustawione, one dużo zjedzą, mogą spaść i tak dalej, i tak dalej. No i przekonał tego gospodarza, żeby usunąć mniej więcej połowę ramek, razem wyrzucili. No mój ojciec z tego nic nie miał, bo to jak to się mówi, z pobudek społecznych mu pomógł. No i fajno było, proszę Państwa, za dwa tygodnie ojciec znów był w tej okolicy, ale coś go tknęło, podniósł jeden daszek, patrzy, ramki są z powrotem. Proszę Państwa, to jest kwestia zimowania, ale to samo dotyczy wiosny. My chcemy, żeby w ulu było jak najwięcej ramek. I my sądzimy, że jak do tej rodziny damy więcej ramek, to ona się szybciej rozwija. Za przeproszeniem. Nie podam Wam nazwiska, możecie sobie tylko podstawić firmę. Dobra firma w kraju, człowiek uczony z tytułem. Proszę Państwa, miał pod opieką 40 dadanów, musiał dawać sprawozdanie, bo to szło wysoko, no to on nie mógł napisać w sprawozdaniu, że ma na 4, 5 czy 6 ramkach, nie? To nie honor. To miał na 8 czy 9 ramkach pszczoły na zimę i uczciwie zakarmione. To nie było to, że dał puste ramki, ale nie dał pokarmu. Dał. Wszystko było jak trzeba. Przyszła zima podobna do tej ostatniej naszej, która nas tak wygłaskała. Proszę Państwa, na 40 rodzin tylko 40 spadło. Przyjechała komisja, bo to była zabawa państwowa. Komisja, ja Państwu tylko zacytuję wynik komisji, a resztę sobie dośpiewacie. Pszczoły spadły z przyczyn nieznanych, ponieważ ilość pokarmu, bo tak po pół ramki zjadły od oczka, a z tyłu zostało po pół albo więcej, ponieważ ilość pokarmu, jaka została w ulach, jeszcze by starczyła na następną zimę. Taki był oficjalny wynik komisji, bo nie chcieli chłopa uderzyć. Natomiast gdyby on zamiast tych 8-9 ramek dał 4-5-6, miałby i pszczoły, i miałby jeszcze ramki zapasowe na wiosnę. Czyli krótko mówiąc, my mamy tendencję na jesieni, w zimie, na wiosnę trzymać pszczoły za luźno. I to, co Państwu pół godziny temu mówiłem,
Nie martwię się, jeżeli ja muszę daną rodzinę zgnieść, że tak powiem, do trzech ramek, czterech czy pięciu. Ja się tym nie martwię. Pszczoły siedzą na zatworze, siedzą. Czerw jest przy zatworze, jest. Ale dopiero po, a nie przed. A gdybym ja wcześniej dał zamiast zatworu ramki brzegowe, tego czerwiu nie byłoby na tych ramkach, które zostały. I to jest, proszę Państwa, nasz ból. Matka zaczerwi nam tylko takie pole, na którym jest temperatura, no umownie te 34 czy ileś stopni. I to jest, proszę Państwa, drugi ciężki grzech obok wody, który my popełniamy. Bo my chcemy, tak jak ten człowiek, który składał sprawozdanie do władz państwowych, że ma duże rodziny na zimę, nie? Nie honor, bo było napisać mniej. A przyszła zima taka, jak przyszła. Proszę Państwa, to my siebie nie oszukujmy. I na wiosnę ja Państwu powiedziałem ze 2-3 razy. Ja się nie wstydzę ludzi i siebie, że niektóre rodziny są na trzech ramkach. Ale idę w zakład z każdym, kto ma taką samą rodzinę na 5-6 ramkach, nie na trzech. Moja rodzina coś przyniesie z akacji, a jeszcze potem z lipy więcej, a jego rodzina dojdzie do lipy albo nie dojdzie. Rozumiemy się? Nie oszukujmy siebie, tu nie ma sprawozdawczości państwowej. Także generalnie ciasno, ciasno, ciasno. Według rachunku, jak powiedziałem, liczę, przy przeglądzie liczę, ile mam powierzchni pszczół, redukuję to w swoim rachunku, żeby były te trzy ramki, powiedzmy, z pszczołami na czarno i dwie okrywkowe. Jak wtedy wygląda ul w środku, proszę Państwa, tylko nie siedzą na zasklepie. A tu całe ramki są do dołu obsiądnięte pszczołami i czerw jest na całości. I tu jest pies pogrzewany, proszę Państwa. Tu woda i ciasno na wiosnę. Nie bójcie się, że ustawicie Państwo pszczoły za ciasno. Powiem Państwu taki numer. Gdy sobie te problemy kiedyś, że tak powiem, postawiłem sobie pytanie, co to znaczy trzymanie pszczół za ciasno. Dla jednego 7 ramek w takiej samej rodzinie to jest już ciasno, dla drugiego 5, jeszcze coś, jeszcze coś. Proszę Państwa, doszło do tego, że ja metodą prób wyjmowałem kolejne ramki pszczołom i na jesieni, i potem na wiosnę. I pszczoły same reagują. I jeżeli pszczoły mi szumią, na przykład w listopadzie, to co ja zrobiłem, panie sąsiedzie? Tu postawiłem za ciasno. Rozumiemy się? Jeżeli pszczoły nie hałasują, to ja nie zrobiłem za ciasno. To samo na wiosnę. Ktoś mówi, zostawić 4 ramki czy 5. To ja mu z góry mówię, nie patrząc na tą rodzinę. 4! 3 czy 4? 3! Krzyczę. I jeżeli przedobrzycie Państwo za ciasno i przejdziecie się tak wieczorkiem, jak jest cisza, samochody nie jeżdżą po pasiece i pszczoły szumią, to wtedy się dowiecie, że ta rodzina, bo nie wszystkie będą szumieć, ta rodzina dopiero jest ustawiona za ciasno. A ja bym z Państwem, jak wszyscy tu jesteście, poszedłbym o dychę bodaj, o 10 zł, w zakład, że u Was żadna rodzina nie będzie szumiała, nawet po tym, co ja dzisiaj gadałem. Po prostu chcecie z dobrego serca dać pszczołom więcej przestrzeni. I to jest jeden z elementarnych błędów. I mówię, sygnałem, że jest za ciasno, to jest dopiero szum pszczół. Tak jakby wrzątek był. No przecież w marcu, w kwietniu, wrzątku nie ma, prawda? Tak jak pszczoły, to ja wtedy przedobrzyłem. Czyli dopóki pszczoły nie szumią, jeszcze raz to powtarzam, to myśmy nie ustawili ich za ciasno. A im ciaśniej, tym jest większe pole z temperaturą około 34 stopni i to pole może być zaczerwione przez matkę. Oczywiście, jak są spełnione pozostałe warunki. Brzydko gadam? Brzydko. Ale już ja nie jestem taki ładny, żeby ładnie gadać, nie? Dobra. Teraz słuchajcie, kochani. To były sprawy pokarmowe, no i to ciepło, to powiedzmy warunki zewnętrzne. Czyli nie matka, nie ul i tak dalej. Generalnie, że ul powinien być ciepły.
to chyba o tym wiemy, że nie ma ula za ciepłego. Ja Państwu tylko tyle powiem. Ja mam różne ule, jeszcze trochę starych, czyli drewno tam jest 2 chyba centymetry styropianu, no mam jeszcze chyba, nie, sieczko nie mam spalone. Potem mam te kupione, które mają 3 czy 3,5 centymetra styropianu. Proszę Państwa, mam własnej roboty, z ojcem robiliśmy 4 centymetry styropianu i 2 razy płyta śpiśniona twarda. I dostałem tam od kogoś ule pana świętej pamięci już hetmana Mariana 8 centymetrów styropianu. Czyli jest taka różnica grubości ścianek. Wiecie, kochani, jak pszczoły przeżyły tę zimę? Ja ich źle karmiłem, trochę późno, ale to inny temat. Posypały mi się w tych chudych ulach, ale w tych ciepłych, bez względu na ilość pokarmu, wszystko żyje. Czyli generalnie mówię, nie ma ula za ciepłego. I to samo dotyczy okrycia wewnątrz, maty. Worki z sieczką, podwójne maty boczne. Nie bójcie się tego, ciepło kości nie połamie. To jest jeden z warunków rozwoju wiosennego. Temperatura wewnątrz ula, czyli ciasno, ścianki ula i okrycie wewnętrzne. No i teraz, proszę Państwa, to zbierzemy do gromadki, to cośmy namalowali. To są te 4 czynniki, to Państwo pamiętają, czyli pokarm, białko, woda, ciepło. I teraz zrobimy tak. Jeżeli tu sobie w pewnych momentach, gdzie to było tutaj 21, o. Napiszemy, proszę Państwa, że tutaj na Józefa to byłby stan 1, ilość czerwiu i pszczół. To będzie 2, powiedzmy, tu byłaby 3 w tym punkcie. To możemy sobie namalować tak, że ilość czerwiu w tym młodej plus młodej muchy, bo młoda mucha pokrywa mi ten czerw, to jest warunek podstawowy, prawda? Że ilość czerwiu i młodej muchy w momencie tego stanu 3, czyli na 1 maja, tak żeśmy się umówili do akacji, że S3 to byłoby równe, proszę Państwa, temu stanowi, czyli 2, razy co żeśmy przyjęli. Myśmy sobie przyjęli tutaj 3, że tak się, że tak powiem, rozwija, razy 3. No a ten drugi stan co byłby? Stan drugi równa się czemu? S1, czyli ten poprzedni, też przyjęliśmy sobie razy 3. Proszę Państwa, czy to jest prawda? To jest życzenie, tak było powiedziane? Mam świadków, że ja sobie życzę, żeby na 1 maja rodzina była w pełni, czyli pełen ul, dla przykładu Wielkopolski, stąd te 24 ramki, przy dodaniu byłoby tam mniej ramek, ale powierzchnia ta sama, nie ma znaczenia. Proszę Państwa, w związku z tym powiedziałem, że na miesiąc wcześniej, czyli my na miesiąc wcześniej wiemy, co jest w ulu. Jak nie posiałem na jesieni, to w lecie nie będę kosił następnego roku, prawda? Czyli nie czarujmy się. My na miesiąc wcześniej wiemy, co nas czeka. Tylko udajemy i cieszymy się, że jak nam się pięknie w maju pszczoły rozwijają. Ja to mam, za przeproszeniem, w poważaniu ten maj. Czyli proszę Państwa, tak żeśmy sobie powiedzieli. I to inaczej można nazwać tę 3 N. To jest współczynnik namnażania, tego przyrostu. Tak żeśmy sobie przyjęli, bo to jest możliwe ze względu na obsiadanie pszczół. Że 1 decymetr czerwiu po wylęgnięciu mi pokrywa 3 decymetry już następnego pokolenia czerwiu, tak? To nie było wzięte z sufitu. I ja chcę Państwu powiedzieć, że w praniu to ten współczynnik N, on jest w przedziale 0, jak nie ma matki albo matka nie czerwi, do 4. My tu sobie życzymy, żeby mieć 3, współczynnik, życzenie, a ja napisałem Państwu, że 4. Nie? Tutaj już urze jak pies. Kochani, mądrzy ludzie, zaczął w Polsce chyba pan inżynier Siudalski, zresztą wasz sąsiad, bo on tak chyba jakby przelecieć przez tory,
najbliższe to tam niedaleko mieszkał, ale to było 30 lat temu, nie więcej, co ja mówię. Proszę Państwa, wprowadził do ula ogrzewanie. Proszę słuchać. Wprowadził do ula ogrzewanie. Grzałki jego były chyba 15, bo od niego też dostałem pierwsze, ale to w tym przedziale 15-25 to góra watów na rodzinę pszczelą. I proszę Państwa, co to daje ogrzewanie? Ogrzewanie nam daje, że powierzchnia plastrów się ogrzewanych jest większa ze względu na to, że pszczoły nie muszą tak siedzieć w kupie, zgoda? Bo jak jest gorąco, to się rozszerza wszystko. I proszę Państwa, gdyby mieć ogrzewanie, można mieć współczynnik namnażania tego przyrostu razy 4. I teraz wystartujmy z tego punktu tutaj Józefa, 19 marca umownie, prawda? Bo to jest taka średnia ilość sprawdzana. I teraz sobie szybciutko sprawdzajmy. Razy, tu jeszcze chyba jednego punktu brakło mi, chyba tak. Proszę Państwa, to będzie tak, 0,7 było tyle, tak? Dobrze pamiętam. Razy 3 to było tutaj 2. A razy 4 to 2,8, tak? Bo tutaj dokładnie 0,7 razy 3 to tam 21. To już jest razy 2. Tu jeszcze jedno ogniwo powinno być. Ja sobie, że tak powiem, skróciłem już. Nie przerysowałem z tej swojej książeczki. I proszę Państwa, krótko mówiąc, przy ogrzewaniu pszczoły dochodzą do pułapu nie na 1 czerwca, tylko przed połową maja. Przy ogrzewaniu. A rzepak zakwita, powiedzmy, między 1 a 15 maja. Czyli my brzeg rzepaku wykorzystujemy nie w pełni, ale od połowy do końca w pełni. I to był, proszę Państwa, taki interes, że jedni z rzepaku brali kilkanaście kilogramów, a Siudalski brał 30-40 przez głupią grzałkę i nic więcej nie robił. No oczywiście był pyłek, te rzeczy były, prawda? Tylko ja Państwu daję szansę, co można robić. Teraz, proszę Państwa, może zaraz na tym się zatrzymamy. Teraz, proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na następującą sprawę. Były te cztery czynniki napisane tutaj, pamiętacie Państwo, prawda? Pokarm, białko, woda, ciepło. I teraz co będzie, stawiam takie pytanie Państwu. Co będzie, jeżeli dla przykładu w tym okresie będzie połowa tej pierzgi, która powinna być, żeby pszczoły poszły po danej krzywej, tej życzeniowej. Jest połowa. To czy będzie współczynnik 3? A jak połowa, to dokładnie ile? To 1,5. A wiecie, co to znaczy? Koniec lipy. Kwitnienia. Już nie będę tego rysował. Wyobrażamy sobie, nie? To będzie 1,5 tego owego. I proszę Państwa, to dotyczy tak pokarmu, pyłku, wody. Powiedziałem, woda, grzech ciężki. Jeżeli pszczoły nie mają wody do zrobienia mleczka, to za chińskiego boga tego czerwiu nie będzie więcej niż tyle, ile starczy. Jeżeli jest połowa, prawda, to połowa. A jeżeli byłaby 1/3 tego, co trzeba, no to nie 3, a 1. Czyli co, dziś było tyle czerwiu i za 3 tygodnie jest tyle samo, bo ziom był. Czujemy blusa? Czyli krótko mówiąc, proszę Państwa, rozwój pszczół jest uwarunkowany na zasadzie prawa minimum przez 4 czynniki, z których najgorszy decyduje o rozwoju. Czyli co z tego, proszę Państwa, że jest dużo pokarmu, dużo pyłku, a jest niedobór wody i nie ma rozwoju. I na obrót. Jest woda, nie ma białka, jest ciepło, nie ma rozwoju. Ustawiliśmy pszczoły za luźno, a daliśmy wszystko. Daliśmy wodę, daliśmy białko, nie ma rozwoju. Rozumiemy się?
albo jak ja mówię, samochód ma 4 koła i jedzie, albo samochód na 3 kołach nie pojedzie. Czyli to jest 4 razy prawo minimum. I w związku z tym, proszę Państwa, do czego namawiam? Albo Państwo to kupują, co ja dzisiaj mówiłem, w komplecie, albo nie bawcie się w to. To będzie tak, jak jest. To jest wybór. No, mogę jechać furmanką, mogę jechać samochodem. Więc rozumiemy się, albo komplet stosuje, albo nie. No. Na pociechę powiem Państwu jeszcze taką rzecz, że jest zupełnie inna technika prowadzenia rodzin na wiosnę, bo to tak jak powiedziałem, na akację, jeżeli podacie te wszystkie czynniki w tych ilościach, które ja powiedziałem, że cały czas będzie dostatek tych 4 czynników, to macie akację zagwarantowaną, czyli macie pełne ule pszczół na akację, nie? Jeżeli chcecie ugryźć rzepak, to proszę bardzo, przez ogrzewanie możemy ugryźć rzepak, prawda? Na połowę maja będziemy mieli pszczoły przed pułapem, jeszcze nie zupełnie na pułapie, przez głupią grzałkę, która kosztuje, ja wiem, 20 zł. Czyli jeszcze raz powtarzam, że mamy następujące techniki do wykorzystania. Albo 4 te rzeczy prowadzimy uczciwie, zapas pokarmu jest, pierzga jest, z namiastkami na przykład, woda jest i ciepło jest. To wtedy akację my ugryziemy, że tak powiem. Może być piękny zbiór. Piękny zbiór, że można się zdziwić. Dlatego ta pokusa tu na początku jest, powiedziałem, to jest wyrzut sumienia Państwa. Przyjrzyjcie się. Albo 7, albo 9. Tam między tym się znajdujemy, nie? Czy bliżej 7, czy bliżej 49. Znaczy, powiedziałem 9, 49. Czyli, proszę Państwa, to jest jedna metoda. Druga metoda, ogrzewanie. Oczywiście przy ogrzewaniu wszystkie te rzeczy pilnujemy. Jeszcze bardziej. Dobrze Państwa, człowiek też z tak zwanym tytułem z dobrej firmy, gdy się dowiedział o ogrzewaniu tego Siudalskiego, no ja Siudalskiego akurat miałem przyjemność znać i w związku z tym to wykorzystałem. No i rozmawiam z człowiekiem, że ja uważam, że ogrzewanie ma sens. On mówi, nie ma sensu, robiłem to parę sezonów i z tego nic nie wyszło. Nawet może było gorzej. No to wiecie, przy kawie rozmawiamy. Myślę sobie, gdzieś jest pies pogrzebany, nie? Dwóch pszczelarzy się spotyka i nie mogą się dogadać. No i słuchajcie, nie wiem, może po pół godziny byłem strasznie tępy, nie wpadłem na pomysł, że on coś mógł zawalić. I po pół godzinie to go odpytałem, a wodę to pan daje do ula? A nie. I ja wtedy mu przyłożyłem i to zacytowałem, siebie zacytowałem, to nieładnie siebie cytować, nie, ale czasem trzeba. Ja mu powiedziałem tak, bez nazwiska to nie musicie sobie kojarzyć, państwo powiedział, kochany, jeżeli pan buduje cieplarnię, kosztuje, przywiezie pan dobrą glebę, kosztuje, posadzi pan jeszcze nawóz wrzuci. Posadzi pan rośliny, kosztuje, ogrzewa pan, kosztuje. I nie da pan wody do cieplarni. To co będzie? To kosztuje. No. To koszty polecam. No, kochany. Więc ten człowiek, jak powiedziałem, nazwiska nie podaję, bo to nie chodzi o nazwisko, tylko chodzi o temat. Z dobrej firmy, możecie sobie zaśpiewać, co chcecie najlepszego. Z dobrej firmy nie wpadł na to, że jeżeli ogrzewa rodzinę na wiosnę, to rodzina musi mieć koryto z wodą, czyli słoiki wewnątrz. Ale ktoś jest leniwy, a ja lenistwo popieram, bo jeden z profesorów Politechniki powiedział tak, słuchaj, podstawą postępu ludzkości to jest lenistwo. Zamiast jakieś tam kamienie na coś ładować, to wymyślili koło i furmankę czy wózek, jeszcze inne urządzenia, jeszcze inne. To mówi, wszystko wynika z lenistwa. I ja osobiście, proszę Państwa, lenistwo popieram. I swoje też. I dam Państwu przykład lenistwa. Gdybyśmy nie przyjęli tego współczynnika 3, a zostawili pszczoły tak, jak jest. No jest koryto, jakieś tam sobie przynoszą z poidełka wodę,
powiedzmy, żarcie mają lepsze, gorsze. Pyłku trochę przyniosło, leszczyna ładnie kwitła, nie prezes, tak? Dobrze mówię, nie kłamie? Z leszczyny przyniosły, bo nie zawsze jest pogoda na leszczynie, prawda? To bywa bardzo różnie. Z Olszyny już noszą, no troszkę teraz przerwa jest w życiorysie. Proszę, tak. Akurat tak się to ciepełko dobrze ułożyło. No i proszę Państwa, czyli jeżeli są naturalnie dobre warunki, trzymamy pasiekę, gdzie jest leszczyna, jest olszyna, są wierzby, to w dobrych warunkach, podkreślam, w dobrych warunkach ze względów pyłkowych, prawda? Bo są tereny, gdzie nie ma ni choroby, ni leszczyny, ni olszyny, ni wierzb, to ja nie wiem, po co tam pszczoły trzymać, trzeba pszczoły przewieźć wtedy po prostu. To jak Państwo zgadują, jaki ten współczynnik namnażania N może być? Przy dobrych, naturalnych warunkach. No zgadujcie Państwo. No, brak odwagi? Gdzie te... Danusia Ryng śpiewała, gdzie te chłopy, tak? Dwa. Dobrze. Dobrze Pan gada. To zaznaczam. Dobrze Pan powiedział, bardzo dobrze. Zaznaczam, że to jest dobry teren. Że była leszczyna, olszyna, wierzby i tak dalej. To wtedy w naturze może być ten współczynnik namnażania 2. O, dokładnie. Ale pan jest uparty, przepraszam, niech pan bierze ze mnie przykład, i leniwy tak jak ja, bo ja nie wiem, czy pan jest leniwy. Strasznie. To dobrze. Prezes jest pracowity i nie daje spać. Jeszcze gorzej. No. To słuchajcie, nie będę tego już malował. W tych wykresach to jest, jak chcecie kupić, to se obejrzycie Państwo. Proszę Państwa, więc wtedy na 1 maja umówmy się, bo celujemy, armata nasza jest ustawiona w akacje, nie? Łobudu, chcemy mieć z akacji miód. To będzie mniej więcej, nie te 6 ramek, a tam z tego rachunku dokładnie wychodzi 2,8. Umówmy się, że to jest okrągło 3. Czyli jak gdyby 3, to połowa tego, co powinienem mieć, tak? Czyli na akację będę miał połowę tych pszczół, które mógłbym mieć, gdybym tą całą zabawę wprowadził. To pan może zrobić tak. W lecie podzielić rodzinę na 2 kawałki. W ulach wielokorpusowych to jest prosta zabawa, bo korpusy są dodatkowe. Jest tylko dodatkowy daszek dennica. W ulu warszawskim co pan zrobi, kochany? Otwór, dokładnie. Czyli od szczytu i z dużej ściany, tak? Są oczka. Jak się robi otwory, to ja wam nie będę mówił, bo wy lepiej Państwo to robicie, prawda? Połowa to stolarze. I proszę Państwa, proszę? Każdy pszczelarz musi być stolarzem. No właśnie. I proszę Państwa, co mamy? I mamy w ulu na zimę 2 rodziny. Za darmo? Nie. Bo trzeba było wyhodować lub kupić matkę, kosztuje. Zakarmić 2 rodziny, 2 razy tyle cukru, kosztuje. Zgoda? Ale pan powiedział, że pan nie chce się bawić w ten przyspieszony rozwój wiosenny. I co pan robi? I na, o właśnie, i proszę państwa, na 10 dni przed, czyli tu, na 10 dni przed spodziewanym wziątkiem, myśmy sobie powiedzieli, że chcemy z akacji mieć miód, łączymy 2 rodziny, gorszą matkę won. Jak się łączy rodziny, to lepiej Państwo wiecie ode mnie. Literatura na ten temat się wypisała. I proszę Państwa, co my mamy? I z tych 2 rodzin, co mamy? Taką samą ilość czerwiu. Rozumiemy się? Tylko był nakład nie na wiosnę, a na jesieni ta robota, tak? Podzieliłem, druga matka, przyjęta, nieprzyjęta jeszcze, prawda? Karmienie podwójne. Ale to się opłaca. Rozumiemy się? Bo to będzie ten sam numer, co z tym 1 kilogramem czy 3. Zbiory skoczą nam wielokrotnie wyżej. Dlatego namawiam Państwa. Albo ta zabawa, albo gospodarka dwurodzinna. No i proszę Państwa, jeszcze po drodze są takie drobne historie typu naloty, nie naloty, to Państwo też wiecie. Natomiast ja swój artykuł zakończyłem bardzo złośliwie. Nie wiem, czy mam go pod ręką, ale zacytuję, tam ktoś chyba wziął dalej. Ja go napisałem w ten sposób.
pszczelarz pszczoły, jak to się mówi, odzimuje, czyli przejrzał. Pogoda jest taka, jak matka natura zafundowała. Pszczoły żyją, ja żyję. A wewnątrz ula działa co? Prawo rozwoju rodziny pszczelej, no bo to jest jakiś rozwój. Obciążone czym? Składające się z tych czterech czynników. I jak ja patrzę z zewnątrz na ulę, czy ja wiem, czy mają dość wody? Nie wiem, jeżeli nie interweniuję, prawda? Bo nie dotykam się do pszczół. Przyjrzałem i cześć. Czy mają dość pyłku? Nie wiem. No mniej więcej coś przyniosły, jest pogoda, niepogoda. Czy mają duży zapas pokarmu, jak powiedziałem, średnio na ramce te około kilograma czy ponad kilogram? Też nie wiem, nie sprawdzam. No i wtedy mówię tak. Co matka natura da, to da, ale ja z tego miodu mieć nie będę. Pszczoły żyją. Ja też żyję, tylko nie z pszczół. I to jest ten smutny koniec, który chciałem Państwu zacytować. Albo zawiniemy rękawki, bo po prostu przesunęły się wziątki. Z tego głównego wziątku kiedyś, przed wojną, jeszcze po wojnie, przesiedliśmy się na wziątki wczesne. Sady, rzepak, akacja, kropka. No i albo wybieramy, tak jak w tym różku napisałem, bliżej 7 czy bliżej 49. To ja tyle, przepraszam, że zmęczyłem Państwa.